spać. Swędzi, swędzi. Najwidoczniej jest na coś uczulona. Ma alergię na moją mamę. To uczulenie powinno zniknąć po chwili, jeśli posmarujemy je sokiem z aloesu, moi mili. Jasne. A co to aloes? Szaro-zielona roślina. Nowa roślina taty. Ale to chyba nie jest aloes, prawda? Wygląda na to, że macie tu w ogródku wspaniały kwiat aloesu. Chodź tu, mały. Jak się czujesz? Dużo lepiej. Dziękuję, Whisper. Dziękujemy, Dan. To był aloes. Ciekawe, czy pomoże mamie. Lepiej może iść, zanim znów zacznie kichać. Masz rację, Monty. Zamknijcie oczy. Pomocy! Nie! Jaką znasz grę dla trzech osób? Rzuć mi piłkę, to ci pokażę. Za wysoko, Whisper! Barry, rzuć do mnie. Tu! To dopiero surykatka w środku. Świetnie, Monty! To nasza gra! Jaka? Ale nie surykatka w środku. Misz w środku! Barry, stań po jednej stronie. Ty, Bert, stań sobie w środku. Już! I co mamy teraz robić? Barry, ty i Fern rzucacie piłkę do siebie. A ty próbujesz ją złapać, Bert. Gotowi? Rzucam! Do mnie! Świetnie, Barry! Teraz ty wchodzisz do środka, Barry. Już jestem! Wiedziałam, że nam pomożesz. Ta gra jest świetna. No dobrze, nazywam się Herbert. Jesteś kucykiem olbrzymem. Nie, skąd? Jestem koniem wielkim i powolnym. I chciałem was zabrać na przejażdżkę. Ale możemy pospadać. Jeszcze nikt nie spadł z mojego grzbietu. Więc będziesz na nas uważał? Tak, kolego. Może spróbujemy? Tak! O nie! Utknąłem, Whisper! Uwaga! Wszyscy go łapiemy! Raz, dwa, trzy i już! I nic z tego. Mały, możesz połaskotać jego nos? Gili, gili, Herbert! Łaskoczę! Przestań, albo... Kichniesz? Udało się! Kto chce się przejechać? Ja! Dobrze. Trzymajcie się. Fajna zabawa? Najlepsza na świecie, Whisper! Hej, wielka pando, te liście są nasze! Nie zjadaj ich! Katy je zjada. Panda je podaje. Łap go! Aha, pudło! Spróbujcie wodorostów! Wodorostów? Pycha! Wiedziałam, że je polubicie! Już wiem, co zrobić! Wracajmy na rzekę Hati! Więcej wodorostów! Tak, ale nie dla ciebie! To dla nas, prosimy! Tak? A skąd się bierze te wodorosty? Rosną na dnie rzeki. Na dnie? Zapomniałem! My nie pływamy! Ona zanurkuje, a
oni polecą. Uważajcie, bąkojady! Hej! Chcieliście wodorostów? Wodorosty! O! Pycha! Ale najpierw przynieście trochę liści dla Hati. O, wymiana! Chodź, bąkojadzie! Ale sprytny plan, Whisper. Dziękuję, Whisper! I tobie, Dan. Wystarczy, że będziesz przeskakiwał z gałęzi na gałąź. Przeskakiwał? Jesteś pewien, chłopie? Może zacznij od tej. Teraz? Na tą? Nie, nie ta, to Jana! I uważaj na wielkie drzewo! Trzymaj się, krokodylu! Pomocy! Kef! Kef! Jesteś cały? On pływa na desce, a nie skacze po drzewach! Whisper! Pomóż mi! Szybko! Spróbujcie odwiązać lianę! Teraz to potrafię! Chyba już umiem, małpki! Ale niezła jazda! To było super! Zgadnij, o kogo chodzi teraz. Ona ma paski i szybko biega. On jest powolny i żuje bambus. Jeden bambus, drugi bambus. Czy to Panda Dan i Stripes? Tak! Dan i Stripes, czy mnie słyszycie? Przyjdźcie i pomóżcie. Whisper, my cię słyszymy. O, co za spotkanie! Jaka to okazja? Chodzi o uśmiech Peggy. Możesz uczesać mi futro. Mrrr. Mrrr. Co ona robi? Mruczy. To takie miłe. Czy kogoś brakuje? Przyjaciel, którego ciężko ukryć. Wielki i silny i galopuje. Herbert! Herbert, czy mnie słyszysz? Whisper, ja cię słyszę. Miałam dziś najpiękniejsze przyjęcie. Wszyscy przyjaciele razem! Co może być wspanialszego niż to? To wyjątkowy dzień mamy. I już wiem, co jej dać, żeby ten dzień był dla niej najwspanialszy. To dzięki wam wszystkim. Witaj, Oskar. Witaj, Peggy. Jego szyszka grzebień się zepsuła. Możesz nam pomóc znaleźć nową? O tak! Uwielbiam szukać rzeczy. Gdzieś musi być taka szyszka. A może on ma rację? Może ta jego szyszka grzebień jest wyjątkowa? Nie ruszaj się. Tu jesteście! Znalazłaś małpki, Peggy. Nie potrzebuję małpek. Chcę znaleźć nowy grzebień. Grzebień? Szyszka na patyku. Widzieliście taką? Nie jedną! Mnóstwo! I do czego ich używacie? Do czesania futra? Do drapania się? O nie! Lubimy się nimi rzucać! No i... żonglować! Żonglować! Chwila! Proszę, czy możemy ją dostać? Taką na patyku? Ale wtedy mi zostanie jedna! Nie można żonglować jedną! Możesz wziąć moją! Uuu, ładna! Dobra, wymiana! O-ho-ho! Hej! Żadnych supów i kołtunów! Nie pomagasz mi!
Spójrz, Gerty nigdy nie gniewa się długo. Tap ti rip tu wede, tap tap ti rip ti repo, zip zap zum zabara babu. Widziałaś to, Whisper? Znów się lubimy. Ona nie umie się temu oprzeć. Tap tap ti rip tu rybu, zip tap ti rip ti repo. Krikrikriku. Jak to się stało? Otis wie, co lubię najbardziej. Problem w tym, że nie wiemy, co lubi Peggy. Ja to wiem. Wow! Mogę spróbować? Wow! Ale ślisko! Peggy! Teraz ty, Whisper. Znów się lubią. Pomogliśmy im. Dziękuję. Przyjaciele zawsze pomagają. Pobawimy się u ciebie w domu, Whisper? Jesteś gotowa? Najpierw uszy, potem oczyść z błocka kopyta. W rzece? Oczywiście. No, wskakuj. Cóż, skoro tak mówisz, kąpiel wskakuje. Jestem mokra. O nie, ojej, przepraszam. Och, nie chciałam. O! Witaj! Idziesz na przyjęcie, tygrysico? Widzisz? Choćby nie wiem co, to nie będę wyglądać tak jak oni. Nie będę się starać. Nie poddawaj się, Mavis! Nigdy! Jesteś świnką, która idzie na przyjęcie! Ale impreza! Potrząśnij kopytkiem! Naprawdę dobrze się ruszasz! Oto ona, roztańczona świnka. Ma prawdziwy talent! Mavis, wyglądasz świetnie! Jak tańczysz! Uwaga! Koniec tego jeżdżenia bez ładu i składu! Stripes chce się nauczyć jeździć! Naprawdę? No, to kto chce ją nauczyć? To mogę być ja! Pingwiny, pomożecie Stripes, proszę? Witaj, Stripes! Najpierw postaw jedną nogę przed drugą. Potem przesuń tę drugą w stronę pierwszej. Wspaniale uczycie! Juhu! Świetnie, Stripes! Umiesz jeździć! Umiem, prawda? Juhu! Dalej! Za mną! No właśnie! Peggy, co widziałaś na górze? Dużo zakurzonych rupieci. Jak ten. Moja winda. Oskar, na pewno nie chcesz pozbyć się niepotrzebnych rzeczy? Och, nie, raczej nie. A co z tymi zakurzonymi przedmiotami? Może pod nimi leży twój parasol? Może tylko to... Niezła zabawa. Hej, uważajcie na dole. Hej!
Ale to moje rzeczy! Oskar! Naprawdę potrzebujesz starego plastra miodu? Nie! Wiesz przecież, że potrzebny mi jest parasol! Parasol! Spójrz! Jest! Wyrzuciliście go! Och, tak! To właśnie mój parasol! Nigdy byś go nie znalazł w tym bałaganie! Och, a w takim czystym gnieździe już zawsze go znajdę! Po sprawie! Pora do domu! Dziękuję, Whisper! Dziękuję, Peggy! Wodospad! Pomocy! A! To jest wodospad! Pośpiesz się, Herbert! Biegnę tak szybko, jak umiem! Utknęła! Teraz mamy szansę! Zatrzymaj się pod drzewem! Chyba mam pomysł! Dobrze! Wejdź na gałąź i sprawdź, czy dosięgniesz Franki. Franki, chwyć moją dłoń! Mamo! Och, nie sięgnie! Musimy im pomóc! Zróbcie łańcuch! A? Łańcuch? Łańcuch? O tak! Łańcuch! Zawołam Stripes. Dotrzyma mi towarzystwa. Stripes, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan! Ty też jesteś! Monty organizuje przyjęcie niespodziankę. I czekam na jego przyjaciela. Dan, a może pójdziemy i rozejrzymy się tu trochę? Ale co z tym przyjacielem Montiego? O! Gdzie są wszyscy? Niespodzianka! Jej! Wspaniałe przyjęcie! Zapewne już się domyśliłaś, że ten przyjaciel to ty, Whisper! Bo ty zawsze nam pomagasz! I chcieliśmy ci jakoś podziękować za to, że jesteś naszą przyjaciółką. Wy także jesteście moimi przyjaciółmi. Tańczymy konga? La 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 la! La 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 la! La 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 la! To jest najlepsze przyjęcie na świecie! Miło cię poznać, Ellington. On lubi śpiewać. Lubię, ale podobno robię to za głośno. Chcielibyśmy, żeby śpiewał po cichu. Żebyśmy mogli... spać! Ellington musi zaśpiewać dużo ciszej, żebyście wy mogli zasnąć. Tak właśnie! No, dobrze. Co on robi? Śpiewam Nie ma melodii. I tylko jedno słowo. Ale podoba mi się. O, chciałbyś spróbować? Czemu nie? Jak było? Za głośno. Jeszcze raz. Hej, ale fajnie. Tylko mnie trąba łaskocze. Wszyscy mogą zasnąć już, bo Ellington po cichu śpiewa tu. Tak, to prawda. Berek! Udało się, Whisper! Misie koala mogą się bawić w berka! Berek!
I tak się w to gra. Berkujesz kogoś, a ktoś... ci oddaje i trzeba zacząć od nowa. Skakuj! Nie, wystarczy. Muszę odpocząć. Misie koala są powolne, a kangury szybkie. Pożuję sobie liście. Myślałem, że bawicie się w Berka. To nie dla mnie. Berek jest trudną zabawą. Chociaż wcale na to nie wygląda. Hej, Kaspar! Gdzie jesteś, stary? To jak? Pobawimy się? Berek! Kaspar! Nie zauważyłem cię! Już mnie nie złapiesz! Jednak mogę się bawić! Berka! Berek, Dan! Nie widzę Dana. Berek. Koala i panda lubią Berka. Ten nie płynie. Proszę, nieco do przodu, pani Tarnip. Uda się, pani. Na każdym pniu muszą stać dwie nogi. I niech pani trochę macha. Czy tak? Dokładnie. I w drogę! Ja płynę! Stoję na pniach jak bobry! Tam są prosiaczki, pani Tarnip! Kochani! Hej, hej! O, spójrz na mamę! Ona tu płynie na pniach! O. Ej, mamo! Mogę też spróbować? Wreszcie mnie słyszycie! Ed! Ted! Będziemy potrzebować więcej pni. Dziękuję, Kef. I dziękuję, Whisper. Wszyscy na brzeg. Kąpiel płodna już czeka. Ojej, cały, na szczęście. Ojej. Ło, jazda. Co? Ty też jesteś zielony. To musi mieć związek z tą wodą. Ale to jest nasz ulubiony basen. Ktoś musi tam wejść i to zbadać. Ktoś, kto umie dobrze pływać. I ktoś, kto już jest zielony. Nie, ja pływam w ciepłej wodzie. O, proszę, Kef, musimy to sprawdzić. Wcale nie jest aż taka zimna. Nic ci się nie stało? Jestem cały, słonko. Hej, to naprawdę przyjemne. A wiesz, dlaczego misie są po tej wodzie zielone? Wygląda mi na to, że to przez te algi. Kocham kąpiel z bąbelkami. Też ją lubię, ale strasznie się rozpychasz. Masz problem, Bert. Nigdy nie jesteś szczęśliwy. Chcecie się pokłócić? Jej, ale piękny taniec. A który to François? To ten. Stoi z boku. Dlaczego on nie tańczy? Myślę, że chciałby, ale mówi, że nie umie. Witaj, jestem Whisper i chcę ci pomóc. Ja, François, nie chcę pomocy. Merci beaucoup. O! Nie martw się, my flamingi w ten sposób jemy. Myślę, że on chciałby zatańczyć, ale nie umie poruszać nogami. Stojąca. A ta? Spokojna. Spokojna. I teraz skacz z jednej na drugą. Stojąca, spokojna. Teraz nam się na pewno uda. Zaraz zobaczymy. Wszyscy gotowi? I... ta stojąca, ta spokojna, ta stojąca, ta spokojna, ta stojąca. Dzięki, Monty, byłeś wspaniały. Byliśmy, Whisper, byliśmy.
Nie zgubiła się, tylko straciła głos. Biedna Peggy. Poszła nurkować pod lodem i kiedy wróciła, to już go nie miała. Głos, głos! Proszę, pomóż nam go znaleźć. Spójrz, spójrz! Czy wiedzą, czego szukać? Głosu Peggy. Tylko jak ten głos wygląda? Głos pingwinka? To wodorost. Głos pingwinka? To jest kamyk. Jest tutaj? Tutaj, tutaj! Stop! Potrzebna nam pomoc. Peggy, zamknij oczy. Zamknij! Już. To jest miotek z cytrynką, Peggy. Dobry na twój głos. I trochę dla ciebie, Stripes. Smaczne. Whisper! Odnalazłaś głos, Peggy. Dziękuję, Whisper. Rar. Mój także znalazłaś. Nic ci nie jest, Whisper. Czyżbyś połknęła piasek? To miało być śmieszne. No, opowiem kawał. Jak nazwać jadowitą mrówkę? Wydaje mi się, że wielka mrówka czarna, ale nie jestem tego pewien. Colin, to kawał. Odpowiedź to mrówkojad. Rozumiesz? Mrówkojad. Tak. Widzisz? Wszyscy myślą, że jestem mrukiem ponurakiem. I to wcale nie jest śmieszne. Co? Taka? Tak, dokładnie. A teraz tak. Dobrze, a teraz tak. Opak? Co się stało? Och, Colin, jesteś taki zabawny. Jestem? Pewnie, spójrz. To najśmieszniejsza mina, jaką widziałem. Hej, ubogów, praca w re, budujemy tamy swe. Bobry? Ojdź. Witajcie, bobry. Widzieliście małą mysz polną? Mała? Długi ogon? Takie uszy? To ona! Nie, wybacz. Fałszywy trop, drużyno. Dobry detektyw się nie poddaje. I co teraz zrobimy, Stripes? Szukamy dalej. Może tym razem dużo mniejszych śladów. W końcu Hayley jest myszką. Whisper na tropie. Urywają się. Hayley, Hayley, Hayley! Ślady się skończyły. Nigdy jej nie znajdziemy. Słyszeliście ten pisk? Czy to Hayley? Kilka pisków. Witajcie, kochani! Hayley! Wiesz, że cię wszędzie szukaliśmy? Byłam tutaj z moją nową rodziną. Rodziną? Hazel, Holly, Herbie, Harry, Heather, Harley. To dlatego masz w gniazdku pełną spiżarnię. Słodziaki! Prostuj się i nogą tup. Machnij skrzydłem raz, dwa, siup. Krzyknij, krzyknij, obrót zrób. Krzyknij, krzyknij, obrót zrób. Prostuj się i nogą tup. Machnij skrzydłem raz, dwa, siup. Krzyknij, krzyknij, obrót zrób. Dalej, Herbert, pomóżmy im. Nogą tup. Jesteśmy na początku. Wcale nie. Hej, ty, teraz kolej na Peggy, a ty czekaj. Ale zjeżdżalnie są takie fajne, a czekanie na swoją kolej takie nudne. Dla mnie też. Świetnie.
Właśnie, tak. A czemu? Czekanie także może być całkiem ciekawe. Śpiewajmy razem! Prostuj się i nogą tup, machnij skrzydłem raz, dwa, siup, krzyknij, krzyknij, obrót zrób. Teraz czekanie jest tak samo fajne jak zjazd.